Cześć, witajcie, dzisiaj otworzymy sobie paczkę z nowościami LEGO. Każdy w tym momencie stawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do samego końca. Dobra, zobaczmy co znajduje się w środku. O, super, już otworzyliśmy. I mamy magazyn LEGO Star Wars z brzeszczotem. Kolejny magazyn LEGO Star Wars. Magazyn LEGO Jurassic World. LEGO Jurassic World. LEGO City. LEGO City. I słuchajcie, mamy nowość. Magazyn LEGO Duplo. I tu jeszcze druga sztuka. Jeśli chodzi o magazyn LEGO Star Wars, to naprawdę jestem zadowolony. Przede wszystkim z dodatku, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, otrzymujemy brzeszczota, który składa się z 41 elementów. W tym dwie części są najprawdopodobniej z nadrukami. A na tyle mamy reklamę magazynu Pokémon. Zbudowałem już sobie tego brzeszczota, bo naprawdę podoba mi się ta konstrukcja i nie mogłem się doczekać, aż złożę sobie ten dodatek. Jedyne co bym poprawił w tej mini konstrukcji, to po prostu zakryłbym te study u góry, bo to moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Ale 5 lipca to dopiero będzie fantastyczny dodatek, ponieważ otrzymamy Dartha Maula i mimo, że do końca bieżącego roku jeszcze otrzymamy trochę magazynów z LEGO Star Wars, to moim zdaniem i tak ten Dartha Maul będzie jednym z najlepszych dodatków do magazynów LEGO Star Wars w tym roku. Natomiast w wypadku magazynu LEGO Jurassic World otrzymujemy minifigurkę Owena plus konstrukcję w postaci łodzi z napędem śmigłowym. I ten dodatek składa się z 30 elementów. Mamy też reklamę magazynu LEGO Ninjago Legacy. Naprawdę fajny dodatek, Owenów nigdy za wiele. A najbardziej to w sumie podoba mi się ten napęd śmigłowy. A jeśli chodzi o przyszły dodatek do magazynu LEGO Jurassic World, to moim zdaniem szału nie ma, ponieważ otrzymamy kolejnego raptora i dodatkowo dostaniemy też gniazdo dinozaura i ten przyszły numer magazynu LEGO Jurassic World swoją premierę będzie miał 14 lipca. Pora na magazyn LEGO City, który pod względem dodatku bardzo mi się podoba, ponieważ otrzymujemy minifigurkę strażaka oraz skład i ten dodatek składa się z 31 elementów. Na tyle mamy reklamę magazynu LEGO Star Wars z brzeszczotem, którego sobie już dzisiaj złożyliśmy. Przyznam szczerze, że jak tak patrzyłem na opakowanie od tego dodatku, jeszcze przed jego otwarciem, to nawet nie zauważyłem, że jest tutaj element z nadrukiem. Naprawdę podoba mi się ten dodatek i tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. A 1 lipca, czyli wtedy, gdy swoją premierę będzie miał następny numer magazynu LEGO City, otrzymamy kolejny całkiem fajny dodatek, który będzie zawierał minifigurkę oficera policji i dostaniemy też skuter wodny. Pora na nowość, czyli magazyn LEGO Duplo. Wydaje mi się, że takiego magazynu LEGO, który byłby całkowicie poświęcony serii LEGO Duplo, jeszcze po prostu nigdy nie było. W pierwszym numerze magazynu LEGO Duplo otrzymujemy takiego fajnego dinozaura i już naprawdę nie mogę się doczekać, aż rozpakujemy sobie ten dodatek. Warto dodać, że ten magazyn kosztuje 19 zł i 99 groszy, a swoją oficjalną premierę będzie miał 8 czerwca. Niestety magazyn jest zabezpieczony zwykłą taśmą, przez co ja już sobie lekko uszkodziłem okładkę, ale tego jakoś bardzo nie widać. Zobaczmy jeszcze co oferuje taki magazyn LEGO Duplo w środku, ale wydaje mi się, że to jest taki klasyczny magazyn LEGO, tylko po prostu wersja uproszczona, ponieważ ten magazyn jest głównie przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Też widzę, że są jakieś gry, labirynty, no i historyjki. Ciekawe, czy pojawi się jeszcze drugi numer magazynu LEGO Duplo Jurassic World, bo ja przynajmniej w tym numerze nie widzę takiej informacji. Ale w sumie jak jest do zobaczenia, to kto wie. Pora przyjrzeć się dodatkowi. Pora wysypać elementy. I mamy jeden element. Wydaje mi się, że w wypadku serii LEGO Duplo Jurassic World było to dość oczywiste, że w wypadku serii LEGO Jurassic World otrzymamy już po prostu gotowego dinozaura, ale cieszę się, że właśnie taki dinozaur trafił do mojej kolekcji, ponieważ z serii LEGO Duplo to ja może posiadam kilka elementów. A tak prezentują się wszystkie dodatki do magazynów LEGO z dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Prawdę mówiąc, to ja już nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio na moim kanale był materiał, który był całkowicie poświęcony otwieraniu, a zarazem przeglądaniu magazynów LEGO.
Generalnie kiedyś robiłem regularnie przeglądy magazynów LEGO i przede wszystkim były to przeglądy magazynów LEGO Ninjago. Nawet w roku 2020 robiłem jeszcze właśnie przeglądy magazynów LEGO Ninjago. A pod koniec roku 2020 już po prostu zrezygnowałem z robienia przeglądów magazynów LEGO, ponieważ dużo polskich LEGO-tuberów po prostu robiło przeglądy magazynów LEGO, dlatego uznałem, że pora wymyśleć coś nowego. Dlatego też od roku 2021 zacząłem przede wszystkim robić przeglądy magazynów LEGO w trakcie chociażby live'ów, albo też od ubiegłego roku zacząłem publikować dodatki od magazynów LEGO w zakładce społeczność na moim kanale, gdzie po prostu oceniałem te dodatki i w sumie robię to do dziś. Ale też od czasu do czasu, chociażby w takich vlogach, robię openingi magazynów LEGO. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy wybiorą oczywiście waszym zdaniem najlepszy magazyn z tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć! Ja tak jeszcze przeglądam sobie ten magazyn z LEGO Duplo Jurassic World i muszę przyznać, że jest naprawdę ciekawy.